Mano. Obiecałem Wam film o jajkach, i dzisiaj właśnie mam zamiar spełnić swoją obietnicę. Jajka jest to składnik diety, który od lat jest demonizowany. Wiele ludzi przez długie lata też to słyszałem: mówili, że jajka są złe, ponieważ podnoszą nam poziom złego cholesterolu, co wpływa negatywnie na nasz stan zdrowotny. Jednak prawda jest taka, że jest to mit, nic, nic innego, ponieważ jajko jest to jeden z Najbardziej szlachetnych składników pokarmowych, które możemy dodać do naszej diety. Jeżeli chodzi o jajko, może pomówmy o tych plusach, jakie takie jajko zawiera. Po pierwsze, całe jajko kurze jest uznawane za białko jako pierwowzór czyli jego aminogram jest najbardziej zbliżony do aminogramu ludzkiego białka. Co oznacza, że takie białko możemy bardzo dobrze wykorzystać do potrzeb naszego organizmu. Kolejna kwestia: jajko jest dobrym źródłem tłuszczy. Jajko nie są to tylko tłuszcze nasycone, ale w pierwszej kolejności są to tłuszcze wielonienasycone, w drugiej kolejności są to tłuszcze jednonienasycone, a dopiero w trzeciej, czyli najmniejszy procentowy udział, mają tam tłuszcze nasycone, ale które również są jak najbardziej nam potrzebne, jako że około 50% tłuszczy nasyconych, czyli z takiej ilości są zbudowane nasze błony komórkowe. Czyli jak widzicie tłuszcze nasycone również mają swoje miejsca. Kolejna kwestia to właśnie ten nieszczęsny cholesterol. Dlaczego mówię, że jest on nieszczęsny? Wynika to z tego powodu, że przez wiele, ludzi, przez wiele lat ludzie unikali go, a tak naprawdę jest to błąd, ponieważ ten cholesterol jest nam niezbędny, żebyśmy mogli wytwarzać odpowiednią ilość testosteronu. Bez tego niestety nie byłoby to możliwe, czyli to wpłynie negatywnie na nas, nasze samopoczucie, osiągi fizyczne, stan zdrowotny. Kolejna kwestia. Jajko zawiera witaminy, które są dla nas bardzo istotne. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli A, D, E, K. Witaminy z grupy B, czyli tam B2, możemy wymienić B12, B9, również składniki mineralne różnego rodzaju. Możemy tam znaleźć również selen, potas, magnez, żelazo, wapń, które są również nam niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Jak widzicie, tych składników jest bardzo dużo, a tak naprawdę jeszcze nie skończyłem. W jajku również znajduje się luteina, która pozytywnie działa jako antyoksydant oraz wpływa na nas wzrok. I również, to jest bardzo ważne, znajduje się tam cholina, która wchodzi w skład błon komórkowych, powodując, że są one bardziej twarde, czyli bardziej stabilne, może w taki sposób on to nazwać. Jak widzicie, jest to cenny składnik naszej diety i naprawdę nie polecałbym z niego rezygnować. Między innymi jajko możemy sobie użyć jako element w śniadaniu, jeżeli ktoś się żywi elementem śniadania białkowo-tłuszczowe, albo ewentualnie jeżeli ktoś trenuje rano, a wieczorem ma już niską aktywność, to równie dobrze takie jajka mogą znaleźć się w drugiej połowie dnia. Jeżeli chodzi o jajka, to co jedyny dodam, że najbardziej polecałbym jednak postać e, płynną żółtka, czyli powiedzmy jajko gotowane na miękko, lekko ścięte jajecznicę. Z tego powodu to wynika, że w jajku jest, jak Wam wspomniałem, wiele tłuszczy nienasyconych, a one są bardzo podatne na temperaturę. Czyli z konfiguracji CIS mogą zamieniać się na konfigurację tzw. Tak zwaną trans, czyli tłuszcze, które są dla nas niekorzystne. Dlatego ja je gotowanych na twardo nie polecam, no ale każdy sam wybierze jaki jajka będzie spożywał. Ale na pewno warto. Trzymajcie się piona.